Siemanko, z tej strony Best Explorer i dzisiaj zabrałem Was do tego niezwykłego miejsca. Miejsca, które znajduje się w środku wsi. Wieś ta od XIV wieku przez kolejne 3 wieki należała do pewnej bardzo zamożnej rodziny, która w XVI wieku postawiła tutaj ten oto pałac. Oczywiście w tej chwili zostały już tylko ruiny tego pałacu, niestety, ale oprowadzę Was po nim i pokażę miejsca i dość ciekawe podziemia, które się tutaj znajdują. Niestety pod wpływem czasu duża część tego pałacu została zniszczona, ale gdzieniegdzie jeszcze można zobaczyć elementy starej elewacji. Tutaj może słabiej widać, ale tam, na tamtych filarach widać to dużo lepiej. Ogólnie pałac składa się z części użytkowej, którą widzimy dookoła, oraz dziedzińca, w którym się właśnie znajdujemy. Dobra, tutaj widzimy jedno wejście do podziemi. Na razie nie będę tam schodzić, ale później Wam pokażę, jak to tam wygląda. Tutaj nie wiem, co się stało, ale wygląda, jakby ktoś sobie urządził chałupkę. Dobra, muszę iść tu trochę ciszej. Tutaj jest stare wejście do części podpiwniczonej. Niestety ono już jest w większości zasypana. Tak, ciężko będzie się tędy dostać, ale to nieważne, bo mam jeszcze tutaj dość dużo rzeczy do zobaczenia. Tak, tutaj jak widzicie, łuki już poszły i jakby już jesteśmy w tej części piwniczej, w podziemiach. Oto część zasypana. Tu jeszcze mamy pewną część podpiwniczoną, ale to wszystko sobie zwiedzimy. Na razie przejdziemy górą. Tutaj mamy kolejną komnatę w miarę dobrym. W miarę dobrze zachowaną. Być może była tutaj ta część z kapliczką, ponieważ właściciele tego budynku stworzyli sobie również kaplicę. Cały sufit zakończony łukami. Ale mam wrażenie, że jakby ktoś tutaj wysprzątał trochę. Być może jest szykowane to miejsce do remontu. Już jeden swój remont miał się odbyć, niestety poprzedni właściciel zmarł
i do niego nie doszło. Ale o tym dopowiem jeszcze w dalszej części tego materiału. Po wybudowaniu tego pałacu w XVI wieku, trochę później, bo nawet gdzieś w XVII-XVIII, uległ on dość mocnemu pożarowi. Ogień strawił większość rzeczy, tak samo jak i dach, który wszystko, co się tu znajdowało. Po pewnym czasie znowu został odbudowany. Było to chyba już pod koniec XVIII wieku. Kurczę, trochę się stresuję, bo tu obok mieszkają ludzie, a nie chciałbym za bardzo się pokazywać. Okej. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze pozostałości po starych schodach, stare stopnie. Ciekawe, czy tam dalej jeszcze są też stopnie. Sufit nie wygląda zbyt ciekawie. A, i tutaj mamy też część po tych starych stopniach. Stąd jeszcze widać przewód kominowy, który biegł, albo wentylacyjny, który biegł na górę. Obstawiam, że kominowy, bo widać tam dość dużo sadzy. O, tam widać takie koryto. Być może na dole były trzymane jakieś zwierzęta gospodarcze. W każdym razie sam pałac nie został zniszczony w trakcie samej wojny, w trakcie trwania samych działań wojennych, ale troszeczkę później, kiedy to został on przejęty przez PGR. PGR zrobił z niego magazyn. Po czasie po prostu ten magazyn zaczął niszczyć. Oczywiście nikt się później nim nie interesował. Aż do momentu upadku PGR-u. I mam kolejne zejście, a zasypane. Dużo jeszcze zostało tutaj takich fragmentów mebli. Być może to są oryginały z tamtego okresu, ale są już w stanie agonalnym. Generalnie to już tutaj raz byłem, ale to było parę lat wstecz. I nie wiem, co powiedzieć, czy się zmieniło na minus, czy na plus. Ani w jedną, ani w drugą. Są w części jakby bardziej posprzątane. Kiedy tu ostatnio byliśmy, nie było na przykład tamtego miejsca, gdzie było wszystko zamiecione, albo w tamtej części. Raczej był tu większy bałagan. Teraz wygląda tutaj tak, jakby ktoś chociaż spróbował o to zadbać. Aczkolwiek nie wszędzie. Dobra, idziemy do podziemi. Ogólnie sam pałac został postawiony na sztucznej wyspie. O, w tym miejscu widać, że była próba izolacji ścian od wilgoci. Wniesiono stąd cały gruz. I wstawiono te folie izolacyjne. O, tutaj jest też folia, coś przykryte jest pod tym. I tutaj już się znajdujemy gdzieś na wysokości fosy. Mimo wszystko ten mur aż tak nie przecieka. Chociaż tutaj mamy ślady wilgoci na dole. Trochę wody jest. No cóż. Tu już mamy dość mocno solidne pęknięcia muru. Z tej strony. Aczkolwiek wygląda to jak dobudówka. Obstawiam, że to podstawa komina. Najprawdopodobniej tak. Tutaj mamy drugą część. Tam też już jest fosa. Ogólnie cały pałac jest otoczony fosą. Dobra, tutaj tych podziemi tak dużo nie ma. Z tej strony. Tutaj mamy jeszcze takie szczeliny. Być może spełniały one funkcje obronne. Widać, tutaj są zwężone. Tam są dużo szersze z tyłu. Tylko dziwne, bo czego by miała ta szczelina bronić? No wprost jest ściana. Tutaj już część zawalona. Niestety nie wszystko się zachowało do dzisiaj. O, tutaj mam jeszcze fragment podłogi.
takie kafle. Takimi kaflami była usiana cała posadzka. Tutaj mam kolejny fragment. Nie wiem, czy... Co tu słyszę? Jakieś szerszenia. Dobra. I tutaj zejdziemy na dół. Tak, i to jest to miejsce. Tutaj mamy starą studnię. Jeszcze jest taka stara. Nie wiem. Wydaje mi się, że to są betonowe kręgi już postawione, chociaż w takim miejscu. O, przyświeca. Ona nie jest jakaś głęboka. Wygląda jakby zrobiona z betonowych kręgów. Ale czy tak jest? Nie wiem. Tutaj kolos. Obstawiam, że to jest jakiś też fragment nośny od komina albo czegoś takiego. O kurczę, jak widać, trochę wody tu przybyło. Tu mam jeszcze oryginalne kraty. Najprawdopodobniej są oryginalne. A tutaj próba zabezpieczenia stropu. Widać, że on się wygina do środka. Aż strach pod tym przychodzić. Tutaj o. Tutaj mamy kratę, która wychodziła już w stronę fosy. Być może taki tunel ucieczkowy, miejsce ucieczkowe, w razie czego. Tutaj widać po jakieś pozostałości, po być może jakimś odpływie, albo czymś takim, albo piecyku, albo podajniku. Tutaj okno. Chociaż nie, to było przejście po prostu, zamurowane z później. Zostało być może już w czasach PRL-u, ale powiem wam, że to nie wygląda zbyt solidnie. Mam ochotę stąd wyjść. Tak jak mówiłem, po upadku PGR-u przejął to prywaciarz, który stwierdził, że wyremontuje ten pałac. Jak powiedział, tak zaczął robić. Niestety, zanim udało mu się to ukończyć, zmarł, pozostawiając pałac praktycznie bez żadnego właściciela. Oczywiście byli spadkobiercy, którzy byli później też zainteresowani tym pałacem. Aczkolwiek, no umówmy się, żeby wyremontować coś takiego, trzeba naprawdę ogromnych nakładów, liczonych w milionach, w grubych milionach. Przez swoje małe nierozgarnięcie zapomniałem włączyć nagrywania. Tak więc schodzimy do części trzeciej, podziemi. Nie wiem, czy tu tak będzie fajnie widać. Spróbuję jeszcze. Podkręcić światło. Ta część podziemi wydaje mi się być najstarszą częścią, patrząc na sklepienie. Struktura tego jest po prostu... Ciężko to jest wyrazić i obstawiam, że tego nie będzie też widać tak fajnie na nagraniu, ale jest naprawdę świetna. Tutaj, po tej stronie widać syp. Najprawdopodobniej tutaj mieścił się skład na węgiel, aczkolwiek nie jestem pewien, być może był to skład czegokolwiek innego, ale on ten skład prowadzi z dziedzińca, tak więc raczej bym obstawiał węgiel. Tutaj mamy drugi syp, on został wykorzystany do sypu niepotrzebnych rzeczy. Widocznie, kiedy remont ustał, dużo osób wykorzystało ten fakt. O, i tutaj mamy trzecią komorę. Niestety ona już jest zalana, tak więc tam nie wejdziemy. I tak tutaj już nic dalej nie ma. Widzimy, tam widać jedynie okienko na wprost.
Być może ono spełniało też funkcję obronną, ponieważ ono jest wystrzelone nad mury fosy i obstawiam, że tak było. Dobra, tutaj już byliśmy. Już raz stąd glebnąłem, jak tu byłem przed chwilą, to czego nie nagrałem, a szkoda. Dobra. Tutaj jeszcze pozostałości drewna, być może one miały funkcję, miały za zadanie zabezpieczyć jakieś fragmenty tego miejsca przed zniszczeniem. A tutaj mamy bramę tylnią. Tam już jakieś ogródki albo gołębniki. Nie chcę tu za długo wstać. O, nic nie zwróciłem uwagi. Tu jeszcze oryginalny materiał. Kawałek tego materiału. Dobra, czas na ostatnią część tej eksploracji. Otóż wejście do podziemi. I nie wiem szczerze, gdzie mogę tutaj stanąć, tak żeby się nie zabić. Dobra. Okej. Dobra, tak więc tak wyglądają te niesamowite podziemia. Biegnie tutaj jakaś rura. Widać, że tam w peszlu dalej też coś biegnie. Jeszcze kawałek dalej zejdę. Teoretycznie mógłbym się tam wczołgać, ale z tego co widzę, to też się tutaj już kończy. Tak więc nie ma za dużo do zwiedzania. Jestem pewien, bo później będę płakał, że tu nie wszedłem. Nie, nie ma tu nic. Być może był to jakiś odpływ, który wyprowadzał wodę stąd do fosy. Obstawiam, że właśnie tak było. Dobra, czas się stąd zbierać. Nie wiem, na czym stoi ta drabinka, ale czuję, że się zapada ona coraz bardziej. Na Dolnym Śląsku znajduje się wiele pałaców bardzo podobnych do tego pałacu i z bardzo podobną historią, szczególnie tą powojenną. Niestety wiele pałaców po wojnie podzieliło losy pałacu właśnie tego. Po wojnie zostały one zamienione w większości w magazyny, a później często zostały zapomniane i tak do dzisiejszych czasów przetrwały w takiej bądź innej formie, w większości w bardzo złym stanie. Czego szkoda, wiadomo, ale dzięki temu mam co nagrywać. Naprawdę jeszcze czeka nas dużo fajnych miejsc do zwiedzenia. Następne miejsce, które chcę odwiedzić jutro, a chcę ten weekend wykorzystać jak najbardziej, będzie też świetne i obstawiam, że za niedługo też będzie odcinek na jego temat. Postaram się już trochę częściej wrzucać odcinki, bo widzę, parę osób do mnie już pisało, że kurczę, fajnie jakbyś nagrywał częściej i tak dalej. Trochę mnie to zmotywowało, tak więc dzięki. Na pewno postaram się częściej wrzucać te materiały. No i do zobaczyska w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!